pełnoletnich, nomen omen, który odbędzie się w sobotę. Ale Dominik już nie zaszczyci nas swoją obecnością na sobotnim turnieju, ale walczy już tutaj z osobami, z rycerzami, którzy mają wiele lat doświadczenia, mimo swojego młodego wieku. Rycerzu Łukaszu, proszę. Dziękuję Ci za ten magiczny buzdygan. Moje drogie damy, komplementów pod Waszym adresem nigdy za wiele. Wiele tu dzisiaj było powiedziane i wiele myślę jeszcze będzie. Jesteście przecudne. Chwała Loży Dam. Chwała damom, chwała dla rycerzy. Do walki przygotowują się rycerze Brzozowski i rycerz Kozi. Rycerz Brzozowski i rycerz Kozi. Panowie rycerze na przyrankach, gotowi? Panowie sędziowie, czas. Publiczność gotowa? Walka! Znowu czekanie na błąd przeciwnika. Proszę o doping, proszę zagrzać rycerzy. Powiedzmy wesprzeć, bo słońce już zaczyna nas tutaj ogrzewać, więc po prostu może wesprzeć. Ale głośniej z tymi okrzykami dopingu, bo chyba rycerze nie słyszą. To już było w poprzedniej walce. Stop, stop, stop. Koniec czasu. Panowie sędziowie. Szanowni Państwo, doświadczenie nad młodością. Walkę wygrywa rycerz Łukasz Zygmunt. Bardzo proszę, oddaję magiczny buzdygan damom. Drogi młodzieńcze. Nie słyszy. Najmłodszy, a już się przed damami rozbiera. Ciekawe, co będzie za parę lat. Drogi młody, opatrzność więc będzie z tobą. Wizerunek... Dostał działkę! Wizerunek Jezusa. Rycerz Kozi i rycerz Mikołaj. Panowie sędziowie, gotowi? Publiczność gotowa do dopingu? Panowie rycerze, też gotowi? Walka! Kozi! Kozi! Dajesz!
Doping, proszę Państwa, doping, doping dla naszych dzielnych rycerzy. Grad ciosów. Nie jest to proste. Te walki naprawdę, to nie są plastikowe przedmioty, to nie są plastikowe miecze. To jest metal, to waży. Trudno się tym macha. Trudno się tym walczyć, trudno się tym oddycha. Stop! Koniec walki. Panowie sędziowie. Proszę Państwa, owło, jednym punktem walkę tę wygrywa rycerz Mikołaj. Brawa! A przygotowują się rycerz Jaworski i rycerz Kozi. Znowu, nigdy dość słodyczy. Ojciec z Kiel! Widzę, że rycerz Wojciech z Kielc już ma ultra fanów. Tomek, chcesz cukierka? Z cukierkiem? Dobrze. Rycerze gotowi, sędziowie gotowi, damy zajęte cukierkami, czas gotowy. Panowie rycerze, walka! Doping, szanowni Państwo, doping. Stop, stop. Panowie rycerze, gotowi? Walka! Stop, koniec walki, koniec czasu. Szanowni Państwo, i znowu zapraszam panowie rycerze na pole. Proszę założyć hełmy, poprawić rękawice, mocno chwycić broń. Mamy dogrywkę. Rycerze są już gotowi, sędziowie. Czas. Panowie rycerze, walka. Mamy dogrywkę. Wojtek,
Stop, stop, stop. Koniec walki. Ojej. Los płata czasem figle i nawet słodkości nie pomagają. Tę walkę rycerz Wojtek z Kielc przegrał. Ale brawa! Brawa! Przypominam wszystkim walczącym, żeby zwłaszcza szczególnie tym, którzy oczywiście zajmą pierwsze miejsca, wszyscy finaliści, wszyscy, którzy zajmą odpowiednie miejsca 1-3, są proszeni. Uwaga, dzisiaj o 22:00 pod namiot Józefa, czyli organizatora. Po co? Nie wiem, ale ma dla was tam coś. Rycerz de Rus. I rycerz Mikołaj. Brawa, brawa. Tak, przytulamy się, tak, zawsze. Panowie sędziowie. Sędziowie gotowi. Rycerze chyba też. Damy zawsze. Czas też. Szanowni Państwo, to między innymi dla was. Panowie rycerze, walka! Koniec walki, koniec czasu. Zapraszam sędziów. Panowie sędziowie, coś wesołego wymyślili, widzę. Co tam? Szanowni Państwo, walkę tę wygrywa na punkty rycerz Mikołaj. Brawa! Ale nie musisz przede mną klękać, ja tylko ogłaszam wyniki sędziów. Nie. Nie przepij wszystkiego. Tak, rycerzowi Mikołajowi wyraźnie brakuje elektrolitów. Dobrze. Rycerz Wojtek z Kielc, proszony w szranki wraz z rycerzem Kalinowskim. Panowie rycerze, walka!
Stop, stop, stop. Oj. Dobrze. Po rycersku. Rycerz Spiec przerwał walkę. Walka! Bardzo emocjonująca końcówka, ostatnie 5 sekund, bardzo takie... Walkę wygrywa rycerz Wojciech! Rycerz... Łukasz na razie przemilczał. Zobaczymy, co powie po walce. Rycerze gotowi. Panowie sędziowie, damy zawsze czas. Panowie rycerze, walka! Szanowni Państwo, tę walkę wygrywa jakże o jakże wdzięcznych imionach rycerz, czyli Łukasz Zygmunt. Szranki, zapraszam rycerzy z Wierzchowskiego. Proszę uprzejmie. Szanowni damy, strasznie bałem się tej walki. Mój przeciwnik, tak doświadczony wszak, 10 lat młodszy, następnie miał już 10 punktów przewagi. Chwała mojemu przeciwnikowi. Rycerze są gotowi. Panowie sędziowie.
Czas. Panowie rycerze, walka! A gdzie doping? Stop! Szanowni Państwo, walka emocjonująca, bardzo, i znowu jednym punktem, dosłownie jednym punktem, wygrywa tę walkę rycerz zwany Zwierzakiem. O godzinie 16 na zmianę prowadzony będzie turniej bojowy dla kobiet, tylko i wyłącznie. Kobiety będą walczyć ze sobą. I to mówię o kobietach walczących w strojach, walczących mieczami. I żeby kobietom dać trochę wytchnienia, będzie turniej tak zwanych old boyów, czyli rycerzy, no nie do końca emerytów, ale nie pierwszej młodości, tak to nazwijmy. Rycerze gotowi, widzę. Panowie sędziowie. Czas. Panowie rycerze, walka! Stop! Kartka z kolana. Dołaj kondycyjnie. Panowie rycerze, walka! Środek pola zapraszam. Powtórz to Mikołaj, jest dobrze, powtórz to. Walka! Dawaj, Mikołaj, do przodu.
Op. Rycerze gotowi? Walka! Stop, stop, koniec walki, koniec czasu. Panowie sędziowie. Szanowni Państwo, walka była bardzo zawzięta, bardzo wyrównana. Natomiast znowu jednym punktem według naszych sędziów walkę wygrał nasz słodki rycerz. Rycerz Wojciech. Buzdygan, naszej przedstawicielce z loży Dam. Proszę bardzo. Następna nagroda będzie dla Herolda Odyńca. Pieniądze i kwiaty. Napracował się chłopak.